Widzę, że mocno trenujesz. No, muszę trenować. Żeby wygrywać, muszę mieć kondychę. Chce ci się? Nie za bardzo, ale wyznaczyłam sobie cel i żeby go osiągnąć, muszę ćwiczyć. Jaki cel? Mistrzostwo Polski. Wow, dla mnie to kosmos. Mistrzostwo Polski? Trzeba sobie stawiać wysoką poprzeczkę, żeby ćwiczenie miało cel. Okej, też bym sobie pobiegała, ale nie lubię się męczyć. Gdybym jeszcze była gruba, to miałabym cel, a tak to nie ma po co. Jak to nie ma po co? Człowiek, który ćwiczy, dłużej żyje, jest zdrowszy, nie spędza czasu u lekarza, cieszy się życiem. Zgadzam się, ale nie ma z kim ćwiczyć. Gdybym miała z kim ćwiczyć, byłoby łatwiej. Nie ma sprawy, możemy ćwiczyć razem, może jeszcze kogoś namówimy. Co ty, ja przy tobie szybko padnę. Jeszcze sobie przydeptam język. Spokojnie, dostosuję się do twojego tempa, a wycisnę sobie, gdy będę sama. Dzięki, to do jutra, cześć. Cześć. Witam was, nasi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku Moda na Boga. Mam na imię Natalia, dzisiaj zajmiemy się fitnessem. Zdziwieni? Dobrze słyszycie, fitnessem. Jak wiecie, ten temat jest dzisiaj bardzo popularny. Coraz więcej osób ćwiczy, biega, spaceruje i tak dalej, bo jest to modne i dobre. My dzisiaj jednak w naszym dzisiejszym odcinku chcemy was zachęcić do trochę innego rodzaju fitnessu. Do fitnessu duchowego. Człowiek składa się nie tylko z ciała, które powinno być wysportowane i zdrowe, ale i z duszy. I to nie byle jakiej, ale nieśmiertelnej. Skoro więc tak dbamy o nasze ciała, które i tak się starzeją i zużywają, to o ile bardziej powinniśmy dbać o duszę, która jest wieczna i niezniszczalna. Ale po co o nią dbać, skoro się nie zużywa ani nie starzeje? Bo chodzi o to, by nasza dusza była mocna, zdrowa i pełna Boga. Dlatego mówię, fitness duchowy jest okej. Dobra, jak ciało ćwiczyć, to mniej więcej wiem. Ale jak ćwiczyć duszę? Jak? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do naszej duchowej siłowni, którą, jak dobrze się domyślacie, jest kościół. W tym przypadku kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Bielsku Białej. Tu przedstawimy wam cztery podstawowe elementy ćwiczeń duchowych. Witam was na pierwszym etapie duchowych ćwiczeń. Jak widzicie, jest nim konfesjonał. Dość trudne słowo, a pochodzi ono z łaciny confessio i oznacza wyznanie, bo tutaj wyznaje się grzechy. Jest to coś w rodzaju lekarza, no bo nie można ćwiczyć, kiedy się jest chorym. Dlatego właśnie idziemy tutaj, żeby móc rozpocząć duchowy fitness. Tym konfesjonał różni się od szpitala, że stąd wszyscy wychodzą zdrowi. Trzeba tylko ufać i być szczerym. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielmóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. W każdym kościele są ławki, a raczej ławkoklęczniki. Z nimi związany jest etap trzeci. Skoro mamy już zdrową duszę i wybraliśmy trenera, pora przystąpić do ćwiczeń. A ćwiczymy właśnie tu. Pomyślcie, ile w tym kościele modlitw zostało skierowanych do Boga? Miliony! Te ławki są niemymi świadkami tych zmagań duchowych. Ile ludzi wywalczyło to swoje życie nie tylko doczesne, ale i wieczne? Czy nie chcielibyście też powalczyć ze samym sobą pod okiem boskiego trenera o swoje szczęście? Zapraszamy, te ławki są wolne. A teraz pytanie, co jest nam potrzebne do modlitwy? Oprócz oczywiście szczerych chęci i determinacji. Na siłowni mamy różne przyrządy, które pomagają, które ułatwiają ćwiczenia. W modlitwie też możemy korzystać z różnych przyrządów. Na przykład z koronki, na której odmawiamy różaniec. I koronkę do Miłosierdzia Bożego. Fantastyczne modlitwy, różnego rodzaju książeczki,
litaniami, modlitwami, pieśniami i oczywiście osobiste Pismo Święte. Możliwości mamy mnóstwo, tylko trzeba chcieć. Drugi etap łączy się z ołtarzem Słowa Bożego. Aby dobrze ćwiczyć, trzeba mieć trenera, najlepiej osobistego. My mamy to szczęście, że naszym trenerem jest sam Pan Bóg, który nam pomaga, wspiera nas i daje nam wskazówki, abyśmy się stawali mocniejszy w wierze. Przed chwilą wysłuchaliśmy krótkiego instruktażu, jak mamy się modlić. No właśnie, kiedy Pan Bóg będzie nam pomagał, a my będziemy Go co do joty słuchać, osiągniemy większy sukces niż jakieś Mistrzostwa Polski. Osiągniemy zbawienie. Ostatni etap to ołtarz. Każdy sportowiec wie, że nie tylko treningi, ale i odpowiednia dieta jest bardzo ważna. A dieta to sposób odżywiania się. Nie można tylko ćwiczyć bez pokarmu, bo wtedy nie ma energii. Naszym pokarmem jest ciało Pana Jezusa. Należy go spożywać przynajmniej raz w tygodniu, na niedzielnej mszy świętej, ale można częściej, do czego bardzo zachęcamy, bo im więcej spożywamy ciała Pana Jezusa, tym jesteśmy silniejsi. Duchowy fitness jest niesamowity, skierowany do każdego młodego i starszego. Co ważne, z duchowej siłowni możemy korzystać za darmo. Nikt nie każe nam zapłacić. Na początku programu widzieliście biegającą Karinę. Jej celem jest zdobycie Mistrzostwa Polski. Ludzie ćwiczą, bo mają swój cel. Ćwiczą nawet wtedy, kiedy im się nie chce, bo wiedzą, jakie to ważne. Naszym celem jest świętość i zbawienie. Mogą przyjść takie dni, że nie będzie nam się chciało pomodlić, iść do spowiedzi czy na mszę świętą. To normalne. Ważne jest, by walczyć ze sobą, ze swoimi słabościami. Walczyć i wygrać. W kościele czasem intensywnego treningu jest wielki post. Jeśli się zbliża, obmyśl plan działania i spróbuj zmienić swoje życie na lepsze. Modlitwa jest wspaniałą przygodą, na którą zaprasza nas najlepszy na świecie trener, Bóg. To tyle na dzisiaj w naszym programie Moda na Boga. Ja lecę ćwiczyć. Cześć!